Dzień dobry, witam was po pierwszej nocce. Jak widzicie, dopiero co zacząłem mówić, jeszcze muszę odkrząknąć. Spało się bardzo dobrze, miejscówka jest fajna. Znaleźliśmy taką niewielką polankę. Wczoraj już wam tego nie mogłem pokazać, bo już było dość ciemno. Jedyne słabe miejsce jest tego, słuchajcie, że tutaj jest dużo śmieci. Są tak po prostu porozrzucane. Tak jakby ktoś sobie tutaj zrobił wysypisko. Tutaj bardzo blisko choćby namiotu. Już wam pokazuję. Plastiki, słoiki. To na przykład tu. Ale to nie tylko, bo tak też w tamtą stronę nawet jakieś były lodówki, pralki. No bez sensu, bo szkoda, bo jest fajny lasek, a jest tak zaniedbany. No i co? Jak widzicie, wzięliśmy ten namiot Expert. Jak on się nazywa dokładnie? Expert Venus 2 Ultralight. To jest ten namiot, który Dorenda miała w podróży z 2017 roku. Tutaj możecie zobaczyć jego prezentację. To jest bardzo fajny namiocik. On jest z serii ultralightowej, ale jest duży. Waży chyba 2,2 kg, więc nie tam jakieś najlżejsze, ale jeśli chodzi o rower, to spoko. Zobaczcie, słuchajcie, tą prezentację tego roweru. Ona jest co prawda po holendersku, ale macie polskie napisy. Zrobiła to sama Dorenda, także jest spokusio. Generalnie w nocy troszkę kropiło. Była bardzo ciepła noc, nikt tu nie przychodził. Więc tak, z fuksa znalezione miejsce bez żadnego planu, ale okej. Wczoraj mieliśmy kłopot w nocy, jak już tu przyjechaliśmy, żeby rozpalić kuchenkę. No, chwilę to trwało, bo najpierw... Z godzinę, bo najpierw ja tam jeszcze robiłem film, renderowałem i Dorenda się zajęła tą kuchenką i nie mogła jej za cholerę rozpalić, więc ja też przerwałem swoją pracę i zacząłem jej pomagać tutaj. No w końcu musieliśmy przeczyścić ten wężyk, którym dochodzi paliwo. Sam jestem ciekaw, czy teraz się uda bez bólu ją włączyć. Po prostu kuchenka cały czas się sama wyłączyła po jakiś czas. Bo coś było przetkane, a w końcu zaczęło normalnie pracować, jeszcze raz się wyłączyła, no i dalej udało się ugotować obiad, kolację. Dzisiaj, słuchajcie, późno wstaliśmy, bo o 8, ale my zmienimy to. Zaczniemy chodzić wcześniej spać i będziemy wcześniej wstawać. No przez tą kuchenkę udało się położyć dopiero o północy. No, to teraz będzie głośno. To teraz wyłączamy kamerę, ale powiemy wam tylko, że na śniadanko będą jajeczka. To tak... Przeżyły. To tak nietypowo. Mamy cebulkę. Pytaliście, co robimy z cebulką. Będziemy jeść jajeczkami. Wczoraj też były w kolacji. Dzisiaj będą... Nie wiem. Następnym razem, jak ugotujemy kolację... A wzięliśmy dlatego te jajka, bo po prostu, no co zostały. Mieliśmy z nimi zrobić? Nam zostały w domu, więc trzeba było wziąć. Mamy 3 na twardo i 4 zjemy teraz. Tak. Z jajeczniczką. Wszystko się udało, palniczek zadziałał. Jak widzicie, nawet na wyprawie rowerowej można mieć fajne żarełko. Jajeczniczka na cebulce z czosneczkiem. Nawet wam nie będę mówił, jak ładnie pachnie. Pan Maciek dostanie kawkę, a pani Dorenda ma tutaj... W tej mynaszce herbatkę. Dzisiaj owocówkę dostała. No, więc co? Słuchajcie, myjemy i na razie, że tak powiem, się będziemy pakować i jedziemy. Jedziemy dzisiaj na Podkarpacie. Jedziemy w okolice miejscowości Strzyżów i będziemy odwiedzać tam znajomych. Stąd jest około 80 km. Mam nadzieję, że dojedziemy. Jeśli zaraz ruszymy, koło 10:00, tak. Jesteśmy z wami w kontakcie. Trzymajcie się. Słuchajcie, dojechaliśmy prawie do Tarnowa. Centrum jest tutaj kawałeczek dalej, ale mamy tutaj przeszkodę terenową. Jedyny most na szlaku, którym jedziemy, jest zamknięty. Dorenda właśnie sprawdza, że jakiś objazd jest, nie wiem, mostem kolejowym, który jest tam, ale to jest most kolejowy, a tak to jest most na autostradzie, więc... Nie wiem, czy tam przejedziemy. No, także musimy chyba przejść tędy. No, szkoda, że takie rzeczy robią, bo to zawsze spowalnia podróż. Cóż zrobić?
Ale nas czeka jeszcze z powrotem. Rozłożyć i złożyć. Już parę lat ten most jest zamknięty i w marcu mieli się zabrać za niego, ale nie zrobili jeszcze nic. A pan mówi, że na moście kolejowym lepiej nie jechać, bo jest niebezpiecznie i sakiści stoją. O, wieje! Jesteśmy w miejscowości Głobikowa. Przejechaliśmy z tamtej strony, a jedziemy tam, do Wielopola Skrzyńskiego. No i słuchajcie, tutaj jest taka wieża widokowa. Więc zjechaliśmy, zobaczymy jaki jest z góry widok. Taki przystanek przy okazji Dorenda częstuje... Wafelkami. Wafelkami! Uuu. Idziemy na górę? Tak. Chodźmy. Myślałam, że to już jest najwyższy punkt dzisiejszej... trasa, ale... Bo w ogóle teraz ostatnie 10 km był spory podjazd. No. Taki z 200 na 445 metrów. Tak. Także fajnie, fajnie. A dalej nas czeka troszkę porówny i zjazd właśnie do Wielopola. Tam się ciągną Beskidy. Tu Beskid Niski, potem Sądecki. Wyspowy jeszcze dalej. Nie, tu już. Tak, tam. Stała tablica, gdzie można by to wszystko, słuchajcie, sobie oglądać, ale dzisiaj nie ma takiej dobrej widoczności. No, Beskidy widać, ale ostatniego pasma, które jest na zdjęciach, nie widać. Czyli wygląda na to, że ta wieża ma 452 metry. Tak jesteśmy wysoko. No i my jeszcze troszkę na wschód, tam, ale potem generalnie już jedziemy cały czas na północ, czyli w tamtym kierunku. No i skończą się góry. Zaczną się równiny, aż skończą się równiny i zacznie się morze. Przynajmniej w teorii. Dotarliśmy już na Podkarpacie. Jesteśmy u moich znajomych. Dzisiaj tutaj zostajemy. Przejechaliśmy dokładnie 80 km, z czego końcówka tej trasy to były taki podjazd, potem kawałek płasko, potem zjazd. Także nam w sumie można powiedzieć, cały dzień zajęło, bo mamy godzinę 18. No teraz jeszcze pół godzinki tam spędziliśmy pijąc kawkę. Znajomi, słuchajcie, mają tutaj taką gospodarkę. Hodują między innymi kozy i owce. Ale myślę, że na ten temat, jeśli będą chcieli, to już Wam jutro powiem i pokażemy coś więcej. A dzisiaj się na razie z Wami żegnam, słuchajcie, i... montuję, żebyście też to wszystko zobaczyli. Także hej. No i zapomniałem Wam powiedzieć, bo pewnie pojawią się pytania, czy mamy drona, bo ta pierwsza scena właśnie przyszła z powietrza. Nie, to jest, słuchajcie, dron mojego kolegi, który nas przy wyjeździe z Krakowa sfilmował. Mam nadzieję, że się Wam to podoba, a jeśli uda się, to jest taka też opcja, że pojawi się tych zdjęć troszeczkę więcej, bo kolega obiecał, że postara się gdzieś do nas dotrzeć, dojedzie samochodem i jeszcze nas troszeczkę ponagrywa, ale to jest na tej zasadzie, że tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, ale my miejmy nadzieję, że tak będzie. Patrzcie, jaki oswojony maluch. A tutaj pani koza. No, także raz jeszcze trzymajcie się. Pa, pa.